Z badań wynika, że nie tylko pieniądze są gwarantem szczęścia dla Polaków. Okazuje się, że na pierwszym miejscu w rankingu jest zdrowie, ale nie zawsze tak było. Ciężka choroba jednego z najsłynniejszych polskich królów doprowadziła do największego sukcesu militarnego sukcesu w XVII-wiecznej Europie. Wstydliwa choroba Jana Sobieskiego. A jaka choroba? Może zapytam u źródła. Moim gościem jest dzisiaj królowa Marysieńka, żona króla Jana III Sobieskiego. Wasza wysokość, witam serdecznie. To przecież Janek mnie zaraził. To żadna tajemnica. Nie było go w domu przez kilka miesięcy w roku. Jeździł na te swoje wyprawy wojenne, uganiał się za turkami. O, tu mi napisał, że wziął do niewoli turka o imieniu Astrakan, który nauczył go dwunastu seksualnych pozycji. To co pan myśli, że on z tymi pozycjami poczekał na powrót do domu? Od razu, już tam na polu bitwy zaczął swe harce. I się zaraził. Okej, okay, ale istnieje jednak pewien dokument. Proszę przeczytać. Muszę waszmości napisać, że waszmości kochaną buzię w imaginacji milion razy całuję. Ogromnie niecierpliwa, że nie mogę tego zrobić w rzeczy samej. Tam troszkę dalej. Mój kochany Sinku, gnojku, jako do mnie nie będziesz pisywał ode dworu, co się dzieje, nie będę cię miała za Sinka, ale za Gnojka, ty. No właśnie. Co no właśnie? No, że yy, ten list nie jest skierowany do Jana III Sobieskiego. Owszem, to nie jest żadna tajemnica. Byłam najpierw żoną ordynata Jana Zamojskiego. Dopiero potem, po jego śmierci, wyszłam za Janka. I w tym cały feller, że ordynat zamoński, znany w Rzeczpospolitej, bąwiewan, bon celebryta, bywalec, obdarował Waszą Wysokość przykrą przypadłością. Dość! Owszem, skoro tak to Pana interesuje, zaraził mnie Francą. No, a potem Pani przekazała ją Janowi. W porządku. Tak zaraziłam męża chorobą weneryczną. Ale na dobre mu. Nam, Rzeczpospolitej, naszej ukochanej, to wyszło. To ja tylko przeczytam fragment obdukcji lekarskiej po śmierci króla. Dwie wielkie gangreny koło jajec były, które trzeba było prędko urznąć. Na dobre wyszło? Wasza Wysokość raczy żartować.